This is but a taste of the dark side. Witam was z tej strony Kamilos446 po raz kolejny w Star Knights of the Republic. Zaczynamy od razu. No i cóż, pogadajmy z Nemo. It is good sometimes to stop and reflect on the beauty of nature and the force. I am sorry. I tend to get carried away. I do not believe we have met, apprentice. My name is Nemo. Is there something I can help you with? Chciałbym się dowiedzieć o tobie czegoś więcej. About me? I am truly flattered. What is it you wish to know? Skąd się wzięło to twoje imię, Nemo? The importance you put in a name is misleading, young one. You, of all people, should remember that. Is there something else? Co tu robisz? I am here by the will of the Jedi Council. I serve the good and, hopefully, through that, the people of the Republic. Jesteś członkiem Rady? I think perhaps you place an undue importance on rank and hierarchy. Understandable, but regrettable also. We each serve in our place, high or low. Is there some... Kim jesteś? As I have said, I believe. Indeed, my young friend, that I am. I have served the council for many years, and have seen many apprentices pass through this enclave. Chciałem się zapytać o Dantooine. Very well. What is it? Mistrz Zal mówił, że na Dantooine są jaskinie, w których można odnaleźć kryształy do miecza świetlnego. Ah, yes, those caves. Those caves are dangerous for the unwary. Kynreth spiders infest the places. They are attracted by the colors and heat given off by the crystals, I think. It is a pity. Those caves are strong with the force. Is there some... Rada zleciła mi pewne zadanie. Indeed. What is it you would like from me? Co wiesz o złym Gaju? The council has told you nothing of the grove? Wiem, że Gaj jest skażony ciemną stroną. Do not be so quick to judge circumstances about which you are ignorant. Not everything may be as transparent as you would believe. The grove can be found to the south and east in the plains, but be wary of Cathhounds. They may be agitated by the power in the grove. Is there... Dobra, to wszystko. I hope your time... Okej, ruszamy. Kto to jest? God i Rilka. Hello. I'm afraid I'm not... Greetings, friend. I think I can safely assume you are a member of the Jedi Order. Has the Council agreed to hear our petition? Nie jestem Jedi, jestem tylko uczniem. Oh, I'm sorry. I was mistaken. Does the Council require... Tak, właśnie was oczekują. Wybacz, nie wiem. Co? Nic o niczym nie wiem. Daj mi spokój. Wybacz, nie wiem. Oh, I see. I am mistaken. How may I... Kim jesteś? My name is Gar. Me and my fine wife Rilka here... A pleasure. ...live on one of the northern farms. But the Cathhounds and the Mandalorian problem has been getting really bad of late, and we're here to ask the Jedi Council to help. Czy na Dantooine jest dużo farm? Well, as you can see, Dantooine is mostly plains and grassland, but it has a nice hearty soil. A lot of new people have come in the last generation or so. The ones you'll most likely hear about are the Sandrals and the Mataalis. Big, wealthy landowners, both of them. But Alan Mataali and Nurik Sandral just can't seem to get along. And now Alan wants to get the council to do something. Zaczęła działać? Czy coś się stało? Well, from what I hear, it started about a week ago. See, Nurik's son, Cassis, is an archaeologist. Bright lad, too. But he disappeared. Nurik, of course, blamed Alan, but even he didn't take it before the council. But now, Alan's son, Shen, has disappeared as well. And no one knows where he's gone. Alan blames Nurik. He thinks he's kidnapped his son. I don't know exactly what he wants to ask the council, but from what I know of Alan, he's probably going to be after blood. Is there anything else?
Mandalorianie tutaj? Ever since the Republic beat them years ago, little groups have been roaming all over the place. They're pathetic. They're taking scraps when they should be taking worlds. With the Sith invasion, the Republic doesn't have the manpower to hunt them down. The Jedi are even worse off because Malak has been hunting them specifically. They're worried that he might even be supporting these raiders, so don't want to face them directly. Is there anything else? Możesz iść. Farewell, then. May the Force be with you. Is that how it goes? Yeah. Okej. Okay. Mandalorianscy zbóje. Doszły cię słuchy, że osadnicy na Dantooine są prześladowani przez bandy mandalorianskich rozbójników. No cóż. Are you a Jedi? How long can you people continue to sit by and claim you protect us, protectors? Ha! You sit in your enclave safe from the Mandalorians while we suffer. Mandalorianie, przecież oni wszyscy z tej pobili. O czym ty bredzisz? Those Mandalorian brutes have killed my daughter. You should have protected her better. And you call yourself her father. And what am I supposed to do against a dozen Mandalorians and Duros? Nothing. There was nothing I could do. They came to our land demanding our livelihood. But Ilsa, my Ilsa, said no. Zabili ją? There was nothing I could do. Too many of the Mandalorians and their Duros allies. I've come here to ask you, please, Master Jedi, stop these raiders and get revenge for my daughter. Obronię ciebie i innych osadników. I will give you all I have. Just please, annihilate them from the face of this planet. Ja, wpis do dziennika. Okej, dzięki. Elise, nie wiem jak się to czyta, wybaczcie. Greetings, young Jedi. I wonder if you could assist me. I seem to have lost my companion, you see? Towarzysza? We were working on my farm to the north of here. I was working in the garden outside, and he was working inside. I heard the door to the house open, but not close. I went to see and found it wide open. I searched everywhere and could not find him. I worry so much. I need him back so badly. I wonder if... could he have been kidnapped? Czy ktoś mógłby chcieć go skrzywdzić? Not that I know of. None of my neighbors really know he's there. Maybe it was the Mandalorians. Or maybe Cathhounds. But no, Cathhounds are not intelligent enough to open doors. Although they have been more vicious lately. No. It must have been someone who could open the door by himself. Come to think of it, kobieta ma już trochę w postarzałym wieku, widać było zmarszczki. Czy to możliwe, że te drzwi zostały otwarte z wnętrza budynku? Well, yes, it could have, but he had no reason to run away. His programming. Twój zaginiony towarzysz to robot? Well, yes, he is a droid, but he is very valuable droid, to me all the same. He's the last piece of my poor passed away husband that I have left. He's very dear to me, my precious is. I don't know what I'd do without him. He's the only companionship I have on all of Dantooine. Mieszkasz sama z tym robotem? He is a personal assistance droid. My husband was a genius at constructing droids. He made this one capable of taking care of me for the rest of my life. As the last legacy of my husband, for my own personal ease of mind, I need him back. His absence gnaws at me like a gaping wound. Wow, she really misses her droid, doesn't she? Please, I beg of you. Jeśli go spotkam, odeślę go do ciebie. Thank you. Dawaj, dzięki, dzięki. Nic, w takim razie ruszajmy. Ogadek. Kąt, jak one te ogary się nazywały? Kat, dobra. Mamy nowe na moce. Pchnięcie mocą. Ale zadziałało. Okej. Okay. No dobra, trochę tych ogarów będziemy mieli do pokonania. Nie szkodzi. Ale przy okazji troszeczkę się pobawimy mieczem świetnym. Die!
Obronił się, nie? Tak głośni za to jesteście i to bardzo, muszę to przyznać. Leczenie. Na razie dużo mocy mi to zużywa, no poza tym mam mało tego. Mam mało mądrość. Niestety. Moc mi się w ogóle odnawia podczas walki? Nie, nie odnawia mi się. No gady. Obronił się. Teraz tylko jedyny ma odnawianie zdrowia. Okej. Nic, nic, nic. Dobra. No, wolno się regeneruje to zdrowie, niestety. Cóż, bywa, bywa. Ti. Dziwne ruiny. A, to są chyba te... Okej, tutaj się chyba jeszcze nie dostaniemy. Te ciężkie kamienne drzwi zostały dobrze zamknięte. Drzwi są zbyt grube, żeby je przeciąć mieczem świetlnym. No niestety. No to sobie jeszcze tam nie pobiegamy. A to się jeszcze tam nie dostaniemy. Podoba mi się ta aura właśnie. I to gra jest z 2003 roku. Okej. Chodźmy tutaj. Chodź, panie rogaty. No rogaty ucieka mi, no nie. Pudło, no nie. Ojej, teraz wszyscy na wszystkich. You asked for this. Karth, you fought in the Mandalorian Wars, didn't you? We may have faced each other in combat. What battles were you in? I try not to think about my past battles too much. The horrors of war are something I'd rather not relive. The horrors of war? My people know only the glory of battle. I'm disappointed in you, Karth. I thought a warrior like you would understand. Karth tak nie jest taki jak ty, Kandelos. Właśnie, Karth, od kiedy ty zrobiłeś się takim obrońcą pokoju? Przestańcie się kłócić, bo jeszcze wyjdzie z tego coś złego. Karth nie jest taki jak ty, Kandelos. I'm not a warrior, I'm a soldier. There's a difference. Warriors attack and conquer, they prey on the weak. Soldiers defend and protect the innocent. Mostly from warriors. Nice speech. I bet you tell yourself that every night so you can sleep. But I accept who and what I am. I don't have to justify it with words. Victory in battle is my justification. Justification through victory? So what happens when you lose? You know, like you did against us.
You had us outnumbered 5-1. You had more ships, more troops, more supplies, and the Jedi on your side. And we still made the Republic tremble before we fell. Nice speech. I bet you tell yourself that every night so you can sleep. I don't want to talk about this anymore, Candorus. The war is over. You lost. Hmm. Coktowali, coktowali. Kolejne ogady. Ogady. Do widzenia. Na nic, na nic. Trochę jak lwy, trochę wyglądają jak lwy, tylko oczywiście nie mają tych... tego... Jak to się nazywa wokół głowy? Futro? Coś takiego. Dobra, jeszcze tamtych pokonajmy. W ogóle dobrze idę do tego gaju? Chyba tak, tam było, że południowy wschód. Jak pudło. Okej. Będzie trzeba w ten zryw szybkości, czy tam prędkości zainwestować, bo jesteśmy wolni straszliwie. To jest. Aha, no tak. Nie to chciałem. A co, tam ci sami przybiegli? Chyba tak. Dobra. Nie, to nie byli ci sami. Okej. Obronił się, no nie, bo mądrość mam mało, niestety. Zaraz, Katni, padnie tam, widzę Mandalorian. Szczęśliwie mam med pakiety. Zawsze med pakiety jeszcze mogą mnie ochronić trochę. Witam panowie. Oj, będzie ciężko. Chociaż... Okej. Super, 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 udało się. Plecak, szczątki. Nic więcej? Cyfronotes jeszcze był. Mandalorijski cyfronotes. Jarg, Jarg zaginął w sektorze B, a potem
Riza Deza widział kogoś kręcącego się na południe od jego ostatniej znanej pozycji. Weź padło chłopaków i zobacz, kto to. Jeśli będzie się zachowywać podejrzanie, zabij. Okej. Okay. Mamy ziemię rodziny z tym, ale do nich nie chcemy iść. A, bo to jest ten guy. Tak, to już jest ten guy, dobra. To ten. Zapiszemy sobie grę. Tutaj widzę, gady też ze sobą walczą. Dzień dobry. Juani. Czy Juhani toś. Nie wiem, jak się dokładnie czyta. I will be your doom! Będę twoją zgubą. Walka na miecze świetne. Chuda, pięknie. Ciekawa sprawa, bo tak. Oni obydwoje są zablokowani, ale Kalt ma przecież poziom. To ja aż taki słaby jestem, że nie mogę jej pokonać. Znaczy mogę, bo ona mi w sumie nic nie robi. No nie, jeszcze medpak jest. Nie wiem, co chciałaś użyć, ale to ci nie wyszło. A to na mnie? Nie wiem. No co chcę użyć, bo nie wiem, chyba nie na mnie szło. You are strong. Stronger than me, even in my darkness. Kim jesteś? I am Juhani, and this is my grove. This is the place of my dark power. This is the place you have invaded. When I embrace the dark side, this is where I sought my solace. It is mine. Ma akcent słowiański, taki bardziej wschodnio-słowiański, rosyjski wręcz. Przeszłaś na ciemną stronę? Dlaczego? When I slew my master, Quatra, I knew I could never go back. And now I revel in my dark power. Power enough to crush the life from someone such as you. Or so I had thought. Śmieszą mnie twoje żałosne usiłowania. To ja zmierzę ciebie. Ciemna strona nigdy nie jest wystarczająco potężna. What is it you want? Why do you bother me? Jerry wysłała mnie, żebym oczyścił ten gejs ze skazy Modoku. The council has sent you here to kill me. Why then, when you bested me so easily, did you not simply finish your task? Is it not apparent that I can never be saved? Użyj perswazji, nie chcę cię zabić, Juani. Masz rację, może tak właśnie powinienem. Nie jestem na ciebie zły, Juani. Życzę ci spokoju. Not anger, peace. Yet even with your naive attitude, you managed to beat me. I am pathetic. I sit here and think myself to be great by embracing the dark side, but I am nothing. There is no way I could be turned back. I always thought they held me back. Were jealous of my power. This is only because I was not good enough to meet their standards. I never have been. Daj spokój, Juani. Jesteś piękną, niezwykle utalentowaną kobietą. Dlaczego tak myślisz? Może w takim razie nie powinnaś zostać Jedi. Standardy nie mogą... Pierwszym krokiem na drodze do prawdziwej wiedzy jest zrozumienie swojej ignorancji. Może ostatnia opcja? I seem to still have much to learn. Both about being a Jedi and about myself. But I wish the cost of my ignorance had not been so high. I wish that my master had not suffered because of me. To nie twoja wina. Moc pozwoli jej żyć nawet po śmierci. Uczymy się przez całe życie. Twoja mistrzyni zdawała sobie sprawę z ryzyka. Obawiam się, że nie ma dla ciebie nadziei. W takim razie muszę cię zabić. Życie to pasmo cierpień. Uczymy się przez całe życie. Twoje mistrzyni... Uczymy się przez całe życie. But learning does not have to end in death.
It was I who hurt her. I who killed her. Her suffering is my fault alone. Leave me to my pain. Okej. Co tam było? Dzień z każdym roku przenikającej Gaius Juani młoda katarska uczennica przeszła na ciemną stronę, ale nie tak bardzo jak sądzi. By usunąć skazę i ukończyć ostatnią próbę, musisz przekonać ją, by porzuciła mroczne uczucie lub zabić ją i usunąć skazę po wsze czasy. Moc pozwoli jej żyć nawet po śmierci. So much I would apologize for. How can the council ever take me back with what I have done? Striking my master down in anger is unforgivable. Nie martw się, na pewno przyjmą. Ogarnął cię gniew, pokaż im, że się uwolniłeś od tej namiętności. Namiętności, pasji, tylko to, że passion było tak to było tłumaczone jako namiętność, a passion też może być jako pasja. Chociaż czasami się też spotyka tłumaczenie passion jako że coś z miłości, no bo namiętność a miłość to nie są dosłownie te same rzeczy. Coś tak samo jak zauroczenie, a zakochanie to też nie jest to samo. Ale możesz prosić o wybaczenie. Może uwolniłeś się od tej namiętności. If I show them I am free of passion, that I am serene, that I am willing to forsake the dark side, and maybe, just maybe, they would accept me back. Do you think they would? Could it be possible after what I've done? Kto wie? Wątpię, a nie zaszkodzi. Nie wiem. Jeśli nie potrafię się nawrócić, to będę musiał cię zabić. Twój wewnętrzny spokój i harmonia pokażą im, że szczerze żałujesz. I thank you, Master Jedi. I will return to the council then. I shall submit myself to their judgment and hope they will forgive me. Again, I thank you. I am sure I will hear great things about you in the future. No i okej, udało się. Mandalorianin. No to widzę, że Mandalorianie też tutaj trochę wąszyli. Przeszła obok ogarów, nic się nie stało. Tego już chyba przeszukiwałem. Właśnie, kat ma jeszcze poziom. Umiejętności. Oczywiście leczenie, atuty, strzał snajperski. Nie chcę żadnego strzału, proszę mnie z tym zostawić. Dobra. W takim razie to... No i okej, właściwie już chyba teraz nie ma żadnych... kad. No i dobra, udało się nam oczyścić Gai. Tylko te ogary trzeba jeszcze pokonać. Bardzo szybko leci czas, bardzo szybko. Tak. Dobra. Skończone. Czyli chyba stąd mamy już wszystko. Dobra. Tamci pokonani, ścieżka na północ. No to chyba muszę wracać. Tak mi się wydaje, ale w sumie mógłbym tam jeszcze pójść. Leczenie, dzięki. A właśnie, bo jest taka jedna sztuczka, można z niej też skorzystać. Po prostu wrócić na statek i wtedy odnawiać nam się w pełni zdrowie, ale ja nie będę z niej korzystał. Można wtedy sobie zaoszczędzić medpakiety. Tą sztuczką. A ja z niej nie będę korzystał. Ogary walczą ze sobą, niech ze sobą... A dobra, może... O, mamy droida, jest droid. Zapomniałem o nim. Jeszcze do tamtych ruszają, no nie. Dobra, to jak już macie, to przynajmniej zmasowanym ostrzałem. Super. Okej,
Okej. Świetnie, udało się, udało. Tutaj nic nie ma, nie ma. Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie! Ready? O, daju. Dobra. Yes? Dzięki. C842. C842. Thank you for saving me, Master Jedi. I am C842, a personal assistant droid. Robot osobisty? As I said, I am C842, a personal assistant droid. Although in recent months the assistance I render seems to have taken on a disproportionate significance. Jesteś robotem Lis? Did she send you to find me? Please do not tell her you saw me. Nikt cię nie uprowadził? No, I ran away of my own free will. But I have my reasons. I'm afraid my owner became a bit too attached to me. Obsessed, even. She tried to treat me as her dead husband. It was not healthy for her. Czy ona szalała? She is obsessed. She rarely sees other people and appears to be fixated on me as her husband. She was becoming more and more insular. I thought it best that I leave. She may meet other real people this way. In fact, that was the reason I came here and sought out those cat hounds. Odszukałeś się? Chcesz popełnić samobójstwo? I think it would be best if I were no longer a factor. She would meet new people. Living people, please. Will you destroy me? W porządku, zniszczę cię i powiem, nie powinieneś się... Zniszczę cię i powiem jej, że cię nie odnalazłem. Nie, powinieneś do niej wrócić. Dobra, trudna decyzja. Z jednej strony, no, powinienem go odesłać. Tylko, że, no, że tak to ujmę, raczej dla niej to nie będzie do końca zdrowe, już nie mówiąc o nim. Z drugiej jednak strony, no, zniszcząc go, raczej przyczynię się do większego cierpienia. Chyba. A, dobra. Zniszczę cię i powiem jej, dlaczego to zrobiłeś. Thank you, kind sir. You have my eternal gratitude. Tylko nie mam ciemnej strony. Nie mam, dobra. Jakieś części będą przynajmniej? Nie, nie ma części żadnych. Ajajaj. Uciekł od niej. Poprosił cię, byś go zniszczył i w ten sposób zmusił ją, by żyła naprawdę. Zgodziłeś się. Zbawiłeś upadłą Bada Van Juani, usunąłeś skazą roku z gaju medytacyjnego. Okej, mamy jaskinię. A, to są te kinraty, one przypominają... pająki typowo. Jeszcze mnie zatruły, no nie. Ale głośno. To jest nawet ciekawe, jak na taką grę, że... dźwięk jest tak wypozycjonowany, że do prawdy gramy w jaskini, no po prostu musi być echo i to echo działa. Masakra. Co on się zaciął tam, czy o co chodzi? Nie wiem. Okej, okay, udało się. Pany! Masakra. Znowu mnie zatruli, no nie. W nich bardziej blastery trafiają, lasery znaczy niż ten, niż miecze świetlne. Okej, okay, udało się, dobra. W szczątkach jej znajdujesz kryształ, super. Przyda się. O, nawet Mandalorianin tutaj był. Zdobyłeś kryształ do miecza świetlnego. Super.
One mnie ranią? Nie. To ja je ranię. Okej. Dużo tych przedmiotów, nie powiem. Ale przynajmniej będziemy mieli mocniejsze miecze świetlne. Tym, w... jak się ta gra nazywała? Jedi... Fallen Order. Jedi Upadły Zakon. Te najnowsze Gwiezdne Wojny od Electronic Arts. Znaczy no, Electronic Arts oczywiście był tylko wydawcą, no ale wiadomą jest sprawą, że jednak on dawał pieniądze i on tym wszystkim rozporządzał. No i to jest chyba w ogóle pierwsza... Nie, to nie jest pierwsza gra, to jest jedna z tych pierwszych gier, które są kanoniczne w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Czyli już nie ma żadnego Expanded Universe, nic wymyślonego i tak dalej. To tam jest coś takiego, co w sumie odbiega od tego, do czego nas przyzwyczaiły właśnie typowo gry gwiezdnowojenne, czyli że, no nie wiem, jak chociażby tutaj mamy w Kotorze, no to nie wiem, będziemy mieli jakiś emiter, będziemy mieli jakieś soczewki czy co innego, no to one nam dadzą jakieś lepsze statystyki, typu będziemy zadawać więcej obrażeń, nie wiem, jesteśmy bardziej wytrzymali i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, wszelka zmiana polega na tym, że teraz, nie wiem, inny kolor miecza świetlnego, inaczej wyglądający, tak dalej, to jest rzecz kosmetyczna, a nie statystyczna. To jest cała zmiana i ja uważam to za lepsze rzeczywiście, no bo jednak nie uważam, żeby miecz świetlny z innym kryształem miał być rzeczywiście lepszy. Tylko dlatego, bo coś zebraliśmy takiego, nie? Ja uważam to zdecydowanie za lepsze rozwiązanie. Okej. Dzień dobry Państwu. Nic, pokonamy ich i skończymy odcinek, bo jest za długi. Okej. A tak w ogóle chyba, bo chyba o tym nie powiedziałem na samym początku, Kandelusowi dałem lepsze opancerzenie, to jest ta zbroja Davika, czyli przywódcy Kantoru. O, mamy poziom, super. Chyba to jeszcze tutaj rozłożymy sobie umiejętności, atuty i inne tam. Szczątki mandaloriański cyfronotes tam jeszcze był, to zaraz go przeczytamy. Coś jest. A tutaj jeszcze mamy coś. Okej. Ja muszę te miny posprzedawać, bo one mi nie są potrzebne. Jeśli nie zapomnę, to zrobię. Właśnie. Mandalorejski cyfronotes. Jark, Jark, mam nadzieję, że pamiętasz, by nie brać dziś migacza XT. Wydaje mi się, że z jedną dyszą jest coś nie tak. Chyba się zatkała. Ha! Szczęścia z ciebie! Gdyby ktoś był na tyle głupi, by wsiąść na tę kupę złomu, to zadałby w glebę, zanim uleciałby kilometr. Tak jest. Dobra, podnieś poziom umiejętności. Znowu programowanie chcecie. Perswazja. Dobra, dajmy 9. Nie wiem, czy to mi będzie potrzebne, szczerze mówiąc. Programowanie, skradanie się, nie, skradanie się w ogóle nie jest mi potrzebne. No ale no mogę dać tutaj naprawę jeden punkcik, może się jeszcze gdzieś tam przyda. W sumie... Gdzie to było? Nie materiał, chociaż materiały wybuchowe też, ale... Zabezpieczenia też przydałoby się powiększyć, tylko to jest mądrość, a ja mam mądrość słabą niestety. Wypada to źle. Dobra, niech i tak będzie. Atuty. Zaawansowana osłona Jedi. W sumie można by to dać. Potem to jest na 8 poziomie. Tutaj mamy jeszcze zmysły rycerza Jedi. Aha, ale ja nie mogę tego. Nie mogę, ponieważ...
A, bo jeszcze nie mogę, dobra. Okej. Może by tutaj coś już tu rozwinąć w sumie. Albo nawet i to rozwinąć przydałoby się. No dobrze, niech i tak będzie, jak jest obecnie. Zaawansowana. Dobra, moce. Zastój. Zastój w sumie jest też dobry. Mógłbym zryw szybkości. Ale dobra, damy może chociaż, czy zastój chcę? Nie, ja bardziej wolałbym wir mocy. Uniwersalny jest. Akceptuj, okej. Okay. Aha, Kandelus jeszcze, no tak. Umiejętności. To atuty. Strzał snajperski. Nie chcę strzału snajperskiego. To... Właśnie, dwuręk by się przydał. Dwuręk, Kandelusie. Okej. Czy to się da w ogóle... Nie wiem, może... Nie, chyba się nie da. Właściwości specjalne, modyfikowana broń. Niestety nie da się, więc będę musiał ci coś kupić, Kandelusie. To ja mogę w sumie też to dać, bo ty jednak jesteś też takim naszym tankiem. To też się przyda. W sumie może by też tobie dać siłę, tylko że ty nie atakujesz wręcz, tylko atakujesz z dystansu. Dobra, na razie tyle. No nic, dobra, w takim razie tak, na razie może zapiszemy tutaj sobie, czy tutaj coś jeszcze będziemy mieli. Ogary, dobra, nie chcę z ogarami walczyć. Albo wiecie co, zrobimy tak. Wróćmy na statek, tylko czy my będziemy na pokładzie, czy nie? Nie, nie będziemy na pokładzie, będziemy tutaj, super, dobra. To tak, tutaj zapiszemy grę. No i skończymy odcinek. No cóż, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia do następnych odcinków. Trzymajcie się, na razie.